Siemanko. Kurde, jak jasno. Włączyłam lampę błyskową. Widać moje wszystkie pryszcze. I to, co mam na twarzy. A ja tak naprawdę nie mam pryszczy zbytnio. Tylko ten jeden, który mnie bardzo denerwuje. Ale no nie wiem, już tak jest i nie wiem, chyba będzie. Generalnie nie mam jakichś tam większych takich, które by mi przeszkadzały. No. Tak krótko na temat tego, co tam się dzieje znowu. Sławek oczywiście nagrał film, że major nie odebrał materaca, który miał przyjechać do Krzyśka, że gdzieś tam sobie leżał. Krzysiek wydzwaniał 100 razy do Jacka, żeby do niego przyszedł, bo ten, nie wiem, się przewrócił, że leży i ma przyjechać, także Jacek przyjechał, a tu się okazało, że oczywiście major jak zwykle co robi? No co drugi dzień już, no wiadomo, nie? Inaczej nie ma, inaczej by nie przeżył, jakby nie kirał, więc przyjechał szybko i bardzo dobrze, że go tam wyciągnął z tego chlewika. Kurde, kto razi. Zwłaszcza, że ja nie wiem, to jest po prostu tak nieodpowiedzialny człowiek. Przychodzi, dzisiaj miała przyjść pani pielęgniarka, nie wiem, pewnie była. Dla mnie to jest po prostu masakryczne zachowanie. Nawet w ten dzień, kiedy ta kobieta przychodzi, żeby mieć jakiś kurwa, jakikolwiek szacunek do niej, bo ona naprawdę no, jest w porządku kobietą, stara się, tam pomaga i w ogóle, a ten kurwa nawet, nie wiem, idzie się na jebie w tym chlewiku, jak taki kurde. Sorki, jestem znowu w tej bluzie, ale ona jest bardzo ciepła, tak jak mówiłam. A siedzę w 80-metrowym pustostanie sama. Tak jak kiedyś ktoś to napisał, że ja siedzę w pustostanie, bo jest takie echo. No, pustostan 80-metrowy. No. I no i dlatego jest mi zimno. A poza tym dzisiaj pierwszy raz spadł śnieg u nas, także jest na minusie troszkę, więc i tak jest mi zimno. Tak jak mówię, jak nie ma 30 stopni, to po prostu umieram. No. I słuchajcie, kurde, zgubiłam wątek. No właśnie, odnośnie tej pielęgniarki. Nie dość, że ta kobieta, kurde, przychodzi. Najpierw musiała czekać kiedyś tam pół godziny, zanim ją wpuścili. Teraz, kurde, zamiast ten debil, nie wiem, przypilnować tego, no nawet jak ona przychodzi w ten dzień. Chce kirać, niech sobie kira w jakieś inne dni. Ale jakiś szacunek się chyba należy tej kobiecie. Nie wiem, dla mnie to jest jakieś po prostu dziwne. I Sławek tam nagrał, że oczywiście ma teraz jak zwykle nieodebrany, że oni nawet nie są w stanie po prostu wyjść, odebrać go. No to jest takie po prostu totalna wyjebka, zlanie wszystkiego. Ten major to po prostu ma na wszystko wylane. Ważne, żeby tylko iść do chlewika i tam, nie wiem, odwalić swoje. Boże, czemu to tak razi? Ale jakbym to zgasiła, to by po prostu było ciemniej, dlatego tak, no, włączyłam tą lampę. Mimo wszystko, że jest światło. Także, nie wiem, dla mnie to jest po prostu masakra, nie? To, co oni tam odwalają. No, mega. No i oczywiście po tym całym nagraniu Sławka, no już majorek się oczywiście musiał wypowiedzieć i pojechać oczywiście po Sławku, że jaki on tam jest, jak on, kurde, co on tam mówi i tak dalej, nie? No, standard. No, także wiadomo, jak to jest. Dobra, jeszcze mam, myślę, że jeszcze będzie dzisiaj jeden film, ale to już, bo tak, nie wiem, piszecie, że ja gadam o tej szkolnej. No dobra, gadam o tej szkolnej, ponieważ nadal jeszcze, i teraz mówię to, nie będę bez żadnej ściemy, cały czas szukam pomysłu. Ja, tak jak mówiłam, mam ten kanał bardzo krótko. Nagrywając pierwszy film, nie wiedziałam, że będzie taki odbiór, że tak to wszystko będzie wyglądało, że tak wszystko się potoczy szybko, że będzie taka tyle ludzi w ogóle. Ja myślałam, że tego nikt nie obejrzy, że tam wszyscy, nie wiem, zleją i sobie myślę, nic z tego nie będzie, to co ja będę, nie? No to co ja miałam planować na temat kanału? No nic, nie wiem. A teraz od razu mam coś wymyśleć,
A ja nie chcę po prostu, żeby to wszystko się powielało, ponieważ wszystko już jest w tym internecie. No masa rzeczy, jakieś podróże, zwiedzanie, urbexy, jakieś pokazywanie różnych miejsc, właśnie to gotowanie, jakieś tam, nie wiem, testowanie jakichś różnych produktów. A to nie chodzi o to, żeby to było to samo. Ja nie chcę tego samego, to jest bez sensu. Poza tym nie wiem, to wszystko już jest i ja bym chciała coś innego. I dlatego to tak wszystko trwa. Ja oczywiście, dobra, odnoszę się na razie do tej szkolnej, ale to jeszcze chwilę i to się skończy. No będzie też, ponieważ szkolna jest dla mnie uzależnieniem. Oglądam od 3 lat, oglądamy razem i dlatego to nagrywam. No mimo wszystko oglądam, tak? No kurde, nie lubię tego Majora, no ale oglądam, no kurde, to jest jakieś po prostu... No takie przyzwyczajenie, no. No niestety jest to przyzwyczajenie, chore przyzwyczajenie, ale jest. Dlatego się do tego odnoszę. Ale nie jest tak, żeby po prostu... ja mam tu miesiąc, ja nie mam tego pół roku, rok, dwa, tak jak inne kanały. Ja nie muszę mieć od razu pomysłu. Czy inne kanały też miały od razu pomysł na siebie? Mi się wydaje, że nie. No właśnie. Więc wszyscy oczekują, żebym ja od razu znalazła jakiś super genialny pomysł na swój kanał. To nie jest tak. Trzeba też się nad tym zastanowić i pomyśleć, żeby to miało jakiś sens, żeby miało to jakiś odbiór pozytywny. A nie tylko, nie wiem, ugotować coś i odwalić coś. Nie wiem, bigos, kurde, ugotować, boży, z mandarynkami, z bananami i żeby to, nie wiem. I to będzie super pomysł. No dla mnie nie. Więc chciałabym po prostu, żeby było to coś innego, tak? Także następny film będzie o tym, co myślę i co będzie dalej. Szkolna na pewno będzie się przewijała. Raz na kilka dni na pewno nagram taki film, w którym będę po prostu mówiła o tym, co się dzieje na szkolnej, ale będzie też coś własnego. Tylko to, nie wiem, wszyscy tak oczekują, że to wszystko będzie od razu. Skoro ja mam ten kanał miesiąc czasu i już, żeby już nie wiadomo, co wymyśleć. A co Kuba wymyślił na przykład? Co? Albo nie wiem, czy inni, którzy są ileś tam lat, Meksy, który jest już tyle czasu, czy tam, nie wiem, ktokolwiek inny, no to wiadomo, że mają jakieś tam już... A poza tym ja jestem amatorką. Ja nie mam kamer, nie przerabiam nic, nie mam żadnych programów, nie mam nic. Ja to nagrywam prosto, tak jak leci. Więc takie mi się wydaje, że macie dosyć spore oczekiwania, że ja od razu coś... już mam mieć jakiś pomysł na siebie. To nie jest tak szybko. Ja mam już, nie wiem, miesiąc czasu mam kanał, sama jestem zaskoczona tym, co jest i już mam mieć od razu jakiś pomysł. Nie wiem tak naprawdę, w co się wstrzelić, żeby to było po prostu, żeby miało dobry odbiór. Także, no nie wiem, czy to tak do końca te opinie są takie takie adekwatne do tego, jak to wszystko wygląda. No ale na pewno będę starała się, i tak już schodzę w ogóle z tych hashtagów, nie wiem, używam jednego, dwa. Staram się po prostu już, nie wiem, schodzić z tego wszystkiego, z tej szkolnej, ale nie przeczę i nie twierdzę, że nie będzie filmów o szkolnej, ponieważ ja i tak nadal ją oglądam, mimo tego, że wkurza mnie, nie wiem, Major czy ktokolwiek inny. A zwłaszcza, że już Krzysiek jest taki jest i nie wiadomo, co może się wydarzyć, tak? Także no na pewno będą takie odniesienia do tej szkolnej, ale cały czas chcę znaleźć jakiś pomysł na siebie, żeby robić coś dla jakiejś tam ilości osób, której będzie się to podobała, którzy chcą mnie oglądać, którzy dobrze życzą. No i tyle, nie? Także to takie te oczekiwania wasze są takie... Nie wiem, chcielibyście chyba coś, nie wiem, kanał, nagrałam pierwszy film, czy tam, nie wiem, parę filmów i już, żeby coś było. To tak, nie wiem, czy to tak jest od razu. Zwłaszcza, że ja, nie wiem, nic nie planowałam, samo tak wyszło, samo od siebie.
Sami byliśmy tym zaskoczeni. No i teraz trzeba myśleć, co dalej, no nie? Jeżeli ludzie chcą oglądać, ci co chcą, to chcą, wiadomo, nic na siłę, bo ja nikogo nie zmuszam. Jeżeli wam się nie podoba, nie musicie. Tak jak zawsze mówię, są inne kanały, ciekawsze, możecie sobie coś tam pooglądać. No. To tyle. Ale jeszcze dzisiaj nagram, bo ja mam już jakieś tam pomysły w głowie i będę tego próbowała i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Także na razie tyle. Trzymajcie się. Do później może.